Dzień dobry, jak widzowie, z tej strony Zako Świtu, i to kolejny odcineczek oczywiście z fanowskim mapeczek do Spell Force'a. Ostatnio kończyliśmy Kocioną Świątynię i te inne mapeczki. Może tym razem przejdziemy sobie dość takie króciutkie mapeczki, a które biją nam szybki też level bohatera od pierwszego poziomu. Już wam pokażę, o które mapeczki chodzi. Jest taki też Bladeic Arena, aż do 8 mamy takie mapeczki. Także no, przechodzimy do tego. Ludzie One. I pod jednego gracza to jest oczywiście. No i jesteśmy, mamy bohatera. Zrobiłem takiego dziadziusia. Odbierałem tylko takie rzeczy. Aha. I zrobiłem Nikord, ale nie ma nic ciekawego. Tutaj zaraz imię pajączki, rzecz jasna. Możemy odkryć mapeczkę. Uzi. Moje zakład Tasak, bardzo dobrze. Tasak może właśnie w unikorności, a jest lepszy niż taki czerwony mieczyk. Może jeszcze mieć pierścionek, spodenki, takie rzeczywiście. Drugi pierścionek. A torsu nie mam do niego. Teraz się ogarnie. Wyruszałem te kolejne pajączki. Ty w ogóle. Bardzo fajnie tę mapeczkę wykombinował. Tu. Mieszkańcy Starogórza, duże ilości. Jak patrolują. Chyba się głównym zadaniem jest po prostu tutaj właśnie walczyć na arenie. Póki co z pajączkami. Bardzo ładne te mapeczki są. I akurat chyba powinniśmy wbić poziom trzeci. Jak przeważnie się wbija. Mighty Core jest z nami. I barbarzyńca typowy. Bo nie mamy do niego torsu w ogóle. Dziadziuś! Właśnie myślałem, żeby zrobić temu bohaterowi tarczę na 20 poziom i ewentualnie dodatkową broń, czyli właśnie ciężkie uzbrojenie, broń sieczna. Ewentualnie lekkie uzbrojenia, broń sieczna. Uważaj te pajączki. O, chyba trafiliśmy. Tej kordy jeszcze trafić. A, mogę też użyć druhanka i rowerysa. Druhankiem byłoby łatwiej nawet. To możemy zrobić na kolejnej mapie. Dobra, to tu ulepszymy ciężkie uzbrojenie, ciężka broń sieczna. Niech będzie. Dobra, i tak. Stay with me, man. Yes. Dobra, udało się przeżyć. Zaczy było chyba gdzieś pajączek na poziomie czwartym. Chyba. Przyspieszymy czas. Może w tym jednym materiale właśnie kilka te mapeczki 8 nagram. Mamy kolejne zestawy przedmiotów. Weźmy sobie może tą pałkę. Nie będzie. Follow me. Forwards. O, jest tu pojemny na poziomie czwartym właśnie. The rune calls. The rune's orders. What does yes. the rune desire? Understood. Yes. Very well. Understood. Enemies beware. Attack! Enemy attack! Onwards, warriors! Hold on, men!
The lines must hold. Hold on, men! I shall not fail. Now! Quickly now! Let's go! Into battle we go! Rune warriors, stand by me! For freedom! Enemies, beware! Hold on, men! Quickly now! Twoje żyćko uzupełnić. Wziąć siódmy na pierścień ultra, u rodu Ultrana. Jeszcze pierścień Łodwina od poziomu 12. What does the rune desire? At your command. At your service. At your service. Proszę sobie pajączku. O kurwa! An enemy attack! Rune warriors, stand by me! No bo udało się. Elegancko zwyciężamy. O, mamy pancerzek akurat do Korda. Ale chyba zmienimy bohatera. Także przechodzimy do kolejnej mapy. Znaczy ogólnie mapeczka fajnie zrobiona. Chodzi mi o taki pomysł na takie właśnie mini arenki. Żeby w miarę szybko wbić poziom na słabszych levelach. Też spoko pomysł. Także przechodzimy do drugiej części mapy. Akurat mam prawie trzeci level. Jakieś mi się wydawało, że wbiłem trzeci. Chyba, że dałem więcej wrogów, dlatego. Tutaj właśnie napisane coś tutaj. To mamy bestmen, czyli bestie. I chyba tutaj też były goblinki swoją drogą. Odpalamy. Możemy zbierać skrzyneczki. Możemy starać się Kordem, ale ewentualnie ja sobie pójdę teraz w Rowerysa albo Druhanka. A chyba z Druhanka, bo Druhank jest takie bardziej podciężkie uzbrojonko. Tutaj mamy gdzieś Migdon? Nie mamy Migdon. Druhank ma ciężkie uzbrojenie 5 i to. Ciężkie uzbrojonko. Na razie niech będzie tak, trochę ubogo. A przezwanie wilka na poziomie 5 i tej czary uzdrowienia na poziomie 5. Odkrywamy mapeczkę. Też w sumie bez zmian, też mieszkańcy Czarogórza. Faktycznie nic się tutaj chyba nie podmieniało właśnie. Follow me. Tutaj arena jest podmieniona. Tutaj widać jakieś właśnie krewi w ogóle. Let's go. For our near. Enemies beware. We're under attack. Jeden trzeci, zarąbiście. Zbieramy przedmioty. Now. Quickly now. To adventure. Quickly now. Jeszcze mamy Wierwiszpona na poziomie 6. Lekki boss, można powiedzieć na koniec. No i mamy tutaj kolejne przedmioty. No i pięknie. Poziom trzeci wbity. Przechodzimy do kolejnej mapeczki. Dzisiaj tylko 4 minuty mi to zajęło. Jakby to w prawdziwym życiu było. Znaczy, no, bez przyspieszonego czasu. Teraz mamy co? Dead Course. A co są ci barbarzyńcy? No właśnie. Arena się dużo już zmieniła. Mamy jakiś... jest bandyta strzelec. Ciekawe, barbarzyńcy na poziomie 3 i 4. Już lecimy. Warriors, stand by me.
lines must hold. An enemy is under Back! We must drive them back! Prawie byśmy zginęli. Jak dobrze, że wzięliśmy tego druhanka. Jeszcze mógłbym wziąć sobie Mignon w sumie. Ona by się przydała. Let's go. Forwards. Reinforce the defenses. Close the ranks. Now, to adventure. Now, let's go. Skrzyneczka trochę blisko portalu i czasami można sobie przypadkowo zabrać właśnie. Let's go. Przypadkowo można sobie właśnie wejść do portalu. Na szczęście jest ta możliwość dania niecz, tak? Let's go. Forwards. Kolejnych barbarzyńców załatwimy. Ten czwarty bijemy teraz. Jest. Let's go. Now for the order. I shall not fail. It's an ambush. Attack. Close the ranks. Forward. No i popatrzeć. On my way. Zobaczymy, co tu jeszcze na środku jest schowanego. Od poziomu 5 albo 6 się odblokowuje drugi bohater. Tak żebyśmy mogli korzystać z Traverysa też. Byłoby spoczko. Mam taki przedmiot. Zapisujemy. A nie zapisywałem na poprzednich mapach. To co potem ogarnę, to mamy teraz tylko blinki. Zbieramy. Wyzywujemy druhana. Yes. Forwards. 4, 6. The rune calls. Very well. For the rune, close the ranks. Stay with me, men. Reinforce the defenses. Rune warriors, stand by me. Hold on. Rune warriors, stand by me. On my command. Let's go. Udało się, ale tak grubo trochę. Quickly now. To takie właśnie wejście do areny, to też takie fajne zrobione, tutaj takie pomysłowe. To nie wyszło, bo tutaj palisada jakby usunięta jest. To tak fajnie wyszło. Aby goblinki właśnie wychodziły z jakiejś tam, nie wiem, podziemi czy coś, nie? Follow me for freedom. The lines must fall. An enemy attack! Rune warriors stand by me. Reinforce the defense. Stay with me, man. They're everywhere. Enemies beware. An enemy attack! Stay with me, men! Reinforce the defenses! Mam obiekty nie do niczego, na szczęście. Enemies beware! On my way! Right away! Send them to the river of souls! They're everywhere! The lines must close the ranks! Back! We must drive them back! Yes, follow me. Follow me. Quickly now. Let's go. I shall not fail. Here now, for freedom.
Fajnie byłoby wbić poziom 5, nie? Nie wiem, czy się uda. On my command. Lug ognia. Uuu. Kurde, syn. I co to się udało? Też prawie umiera. Trzeba mi ekspa zabierze, no ale tuż. Very well. It will be done right away. On my way. Nie dużo chyba. We must try to close the ranks. Nie trzyma. Close the ranks. Ło. Ledwo, ale wytrzymał. Abyśmy byli pewnie piąty level, gdybyśmy nie zginęli. Przechodzimy dalej. Pozabierany sąd? Chyba tak. Te mapeczki też są właśnie fajne na levelowanie postaci. Od poziomu pierwszego. Jakby ktoś na przykład nie chciał innych mapeczek, takich na przykład jak właśnie... Te, jak już wcześniej nagrywałem o nich odcinek. A będziemy mieć mroczne elfy. Możecie też spróbować mieć więcej wrogów, albo użyć bohaterki Mignon. No, każdego praktycznie na raz rozwala. Swoje pały. A przeważnie daje egzekutora. Follow me. Dobra, teraz tak, przyzywamy wilka. Takie lekkie lasy. Let's go. Nic tu nie ma. Now. Poziom 5, 4. On my way. We must drive them back. Close the ranks. Back. We must drive them back. For the glory of Alamir. They're everywhere. Enemies beware. Nie używałem tylko pięści zwykłych. Nie wiedziałem o to nawet. O nie! Run! O, mamy drugiego bohatera, także dajemy rowerysa. Legendarnych bohaterów ruchu oporu, uszę i ogień 5. O, i ma takie moce. Dobra. Let's go. Spróbujemy. Drugie podejście, będzie komercyjnym elfom. Od tego poziomu mamy dwóch bohaterów. Ja zapomniałem. Teraz poszło dosyć easy. Takie już zimne klimaty tutaj widzę, że się pojawiają. Rownik nekromanta tu jest nawet. Jest na poziomie 6. Wyciężamy, tutaj znowu grupka mieszkańców próbuje się wydostać. Aaa, wypuśćcie nas. Co się dzieje? Kurwa. No, także kolejna. Tu już piąta mapeczka, także teraz lodowe elfy właśnie. Zobaczymy, Roman pójdzie. Reinforce the defensive. Must hold for Awanir.
An enemy attack. Reinforce the defenses. To adventure. Forwards. Troszkę jest tych elfek, nie? To adventure. To adventure. Zrobimy jeszcze mapeczkę. Stay with me, men. We're under attack. Stay with me, men. It's an ambush for my command. Follow me. Quickly now. Now. Forwards. Follow me. Forward. An enemy attack. Ready and able. Let's go. For the right. Order. We're under attack. An enemy attack. It's an ambush. They're everywhere. Move on, men. At your service. Reinforce the defenses. Panikowałem. We're under attack. They're everywhere. The rune right away. On my way. At your right command. Ready and able. Ja udamy to na przykład jeszcze. Close the ranks. An enemy attack. Bo nie bijemy teraz 6 levelu. Quickly now. To adventure. Follow me. Follow me. Now. Hold on, men. At arms, men. Stay with me, men. We must drive them back. Into battle we go. Forwards. Forwards. Now. Let's go. To adventure. We're under attack. Here. It's an ambush. Close the ranks. We're under attack. No to są tak, że Druhan i rowery ciężko radzą. Także najwyżej po tej mapie pójdę sobie po bohaterów na targowisko, bo gdzie indziej. Sobie nam migną właśnie załatwić. Najwyżej jeszcze kupię parę przedmiotów. Oj, daję zazwyczaj zbroję ze smoczych łusek. Nagolnik i burzowy chyba. I właśnie egzekutora. Niechaj gwardzist. Yes, quickly now. Pik. It's an ambush. Forward. Follow me. Attack. We must drive them back. Forwards. Forward. Tutaj już jest lekko trudno, można powiedzieć. On my commands. Quickly now. No, nie ma lekko. Budzimy śpiocha. Właśnie one ile dodają? Niby 21 punktów obrażeń do lodu. Jak to swoje robi. O, otwórzcie się szybciej.
Chyba stwórzmy jednego tego koleżkę. Teraz idzie z kuliowi, nie? Postaramy się może najpierw ubić te tej elfi. No szóste level chyba wbijemy jednak. Miarę będą większe straty w XP, ale jednak chyba nie. To jeszcze jak tutaj pociśniemy ją kulą ognia. Elegancko. Ale po prostu za bardzo szybko puszowałem na przód. By też pewno załatwiły może te lewki. Let's go. For the order. We're under attack. Reinforce the defenses. They're everywhere. I shall be fit. Forward. Wyciężamy. Także właśnie po tej mapieczce. Ja się udam się po innych bohaterów. Także widzimy się za momencik najwyżej. Dobrze widzowie, po bardzo długiej przerwie wracam, bo byłem chwilę na targowisku na naszej lepszej narkoplanecie. Najlepszej narkoplanecie, czyli chodzi mi o tej mapeczkę. Nie ma Migdon, także poszedłem na targowisko Lorda Markusa i tam bijemy jeden level. Tam są przeciwnicy, dość blisko od skrzynek. Posprzedawałem, pokupywałem. Pozbierałem to, co też dodałem w game dacie. Dobra, także teraz siódemka, mapeczka. Dobrze, wziąłem sobie Migdon, ulepszyłem. No. Dobra. Multiplayer 2. I odkrywanie mapki. Mamy akurat żywiołaki. Tego niestety nie rozwalimy, jedynie na kodach, na godmodzie, to niestety mieszkańcy będą ginąć. Pisali to twórca Rastawi właśnie. Ewentualnie moglibyśmy to rozwalić, jeśli byśmy posiadali oprócz godmoda. No. Chyba... i czarbu. Właśnie mi to praktycznie wszystko ma na raz. Także warto się zaopatrzyć w nią. Dzisiaj się wbijemy. Ja miałem 7,5 poziomu. Właśnie na tej mapce targowisko wbijem szybko level. To są poziom 5, 6, 7. Tutaj mi nam radzi dość szybko właśnie z nimi. Forwards. Follow me. Forwards. Enemies beware! Quickly now! Let's go! Właśnie dwa kraina bardziej, nie? Muszę jakoś tak od... Here, to adventure! Into battle we go! Teraz się tego odgonić jakoś, no ja. Understood. Yes. Reinforce the defenses! Very well! Attack! On my way, we'll be done! Hold on, man! We're under attack! We'll be done. I am ready. Let's go. Follow me. Now. For freedom. Stay with me, men. They're everywhere. For the order. To adventure. Follow me. Forwards. Attack. Quickly back. Now. We must now. Have them back. With an ambush. Let's go. Into battle we go. To enemy adventure. Attack. Follow me. For freedom. Enemies beware. To adventure.
Let's go. For Awanir. Szkielet mrozu, tak żeby się dać na szkielety w kolejnym mapie. Here. Let's go. Przedmioty. Lewek bijemy raczej. Right away. For the room. Może się uda. Understood. Oj nie. Very well. Understood. Bo nie wbiliśmy ósmego poziomu. Prawie że. Także tutaj nie będzie zwyciężamy, ponieważ tą czarną wieżę trzeba by zniszczyć. Right away. Chociaż można by spróbować mignąć to ogarnąć. Yes. Dałem jej zatrzymany czas jeden. On my way. Right away. On my way. Understood. For the glory of Aonir. Jest szansa. Jeszcze raz musi uderzyć. Ta wieżyczka ma poziom pierwszy. Także jest szansa. Jest szansa wyruchać szympansa. Right away. Dodajemy kamapeczka. Jedynka. Czekajcie. Lewy pierwszy. Drugi. Trzeci, czwarty, piąty, szósty i siódmy. Dobra. I czyli ostatnia mapeczka nam zostanie. Right away. On my way. Yes. Send them to the River of Souls. Ta nie zdążyła. Piszenie do pięciu. Right away. Bo ci już mieszkańcy nie chodzą tam, nie? The very wells will be done right away. On my daleki zasięg właśnie. Understood. Yes. Yes. It will be done very well. On my way. It will be done right away. For the rune. Mam inny pomysł. Myślenie tego wilczka. Very well. Will be done right away. Yes. Will be done. Elegancko. No i dobra, to kolejna mapeczka ukończona. I ostatnia z tych właśnie mapeczek. Ósemka, ufaj nam. Dobra, rozłączamy kostki. No z migną będzie łatwo. Easy. I shall not fail. At your command. Destiny awaits. Now attack. The lines must hold. At arms, men. Quickly. Level. Mogę kolejnego bohatera. A, o ten druha ma dziewiąty poziom. Właśnie. To rowers też by się przydał. On też jakiś tu nie jest. Tam pociągnie w kuszy. W miarę wszystkie przedmioty kupiłem, także zobaczymy. Potencjał kusz, jaki może mieć. Kusza ma 5. Kusza z chetobójcy. Niech będzie. Kusza powstańców. Ale. Zrobimy tak i tak. Tak. Czechełmik.
progresowi jakiś. Powiedzmy tak, niech będzie. Pierścionki są. By też dobrze mu dać tą halabardę, tą Kathai na Nika, ewentualnie tą tarczę i chyba był taki miecz lodowy, ostrze północy, dokładnie tak. To jest właśnie spoko opcja. Here. Oczyścimy, bo tutaj kurde czas leci. We're under attack. Attack. Hold on, man. For the night. Close the ranks. For the rune. Hold on, man. Send them to the River of Souls. Send them to the River of Souls. Very well. On my way. Yes? Understood. Yes. Pepepe, co ty mapeczkę właśnie? Back, you must throw them back. Close the ranks. Here, quickly now. Here, now. Quickly now. Let's go. Rolnie te klimaty kończymy i zaczynamy takie już cieplejsze klimaty. W sumie koniec już tych areny. Let's go. For the order. Nic arenki. It's an ambush. Close the ranks, very well. The lines must hold. Right away. Onward, warriors. Hold on, man. Send them to the River of Souls. Very well. Right away. Yes. Now. To adventure. Forwards. Follow me. At your service. Send them to the River of Souls. Understood. For the glory of Alnir. On my way. Onwards, warriors. Send them to the River of Souls. On my way. Yes. Now. Now. To adventure. The rune's orders. Right away. On my way. Yes. Back. Understood. Send them to back. The River of Souls. Very well. Right away. For the rune. Reinforce the defense. The rune. Very well. On my way. Onwards, warriors. Forwards. Reinforce the defenses. Service. Understood. For the light. Hold on, man. Yes? No i ukończyliśmy ostatnią mapeczkę już. Mamy ponad 8 level. Także właśnie gdzieś na 8 levelu byśmy ukończyli chyba. Mi się wydaje. Ewentualnie przed 8. Także przechodzimy przez portal, kolejna mapeczka zaliczona. Także wszystkie te mapeczki właśnie warto sobie przejść, aby ktoś chciał w miarę szybko bić sobie poziom od pierwszego do tam ósmego. Także spoko mapeczki, polecam. Widzowie, dziękuję za uwagę. No i twórcy tej wszystkich właśnie 8 mapek można tylko pogratulować kreatywności. To już. O tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Trzymajcie się i na razie. Czapeczka.